Umiłowani bracia i siostry w Chrystusie Panu, w Wielki Czwartek pielęgnujemy wspomnienie cudu niesamowitego, niebywałego. Syn Boży po raz drugi się wciela. Tym razem w kromkę chleba i krople wina. Skoro pierwsze wcielenie w łonie Marii było możliwe i Bóg stał się człowiekiem, tak teraz Bóg pozostaje żywym w martwym chlebie i winie. Prawdę tę jednak zrozumieli tylko i wyłącznie uczniowie, którzy byli obecni na uczcie eucharystycznej, tej pierwszej, której Jezus Chrystus ustanowił. I to nie od razu, lecz dopiero później, wtedy, kiedy z krzyża kapała odkupieńcza krew baranka, ocalające życie, a potem ciało jego nie dało zamknąć się w grobie. Tak więc Bóg stał się pokarmem, który daje siłę do szczególnego sposobu życia. Cóż to za sposób życia? Można odczytać z Jezusowego gestu umycia nóg. Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Dałem wam przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Moi drodzy, w służbie wzajemnej, jest Bóg. Tak jak w tym eucharystycznym chlebie. I póki człowiek potrafi być darem drugiego, póty Bóg żyje w nas i Jego Królestwo się rozszerza. Zbawisz duszę moją.
Panie.